Jeśli masz powyżej 50 lat, jest możliwe, że otrzymałeś niedawno zaproszenie z Krajowego Programu Badania Jelit w celu poddania się badaniu FIT. Jest to badanie, które wykrywa ślady krwi w kale, które często nie są widoczne gołym okiem. Wybór, czy poddać się badaniu, należy do Ciebie. Jednakże my bardzo do tego zachęcamy, ponieważ badanie jest szybkie i łatwe i zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita o co najmniej 25%. Pokażemy Ci, jak wykonać badanie. Krok pierwszy. Sprawdź etykietę. Badanie ma etykietę, która zawiera już Twoje dane. Sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają. Krok drugi. Chwyć swój kał. Należy złapać swój kał tak, aby nie dotknął wody w toalecie. Oto przykładowe sposoby, jak to zrobić. Ułożenie folii spożywczej na pokrywie klozetowej. Przy użyciu pustego pojemnika, np. kartonu na winogrona czy pudełka na jedzenie na wynos. Trzymając zwinięty papier toaletowy w dłoni. Lub zakładając torbę plastikową lub rękawiczkę na dłoń. Krok trzeci. Pobierz próbkę. Odkręć górną część tubki na próbkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Wyjmij patyczek i potrzyj jego końcówką wzdłuż kału. Wystarczy tylko mała ilość. Krok czwarty. Spakuj próbkę. Po uzyskaniu próbki schowaj patyczek z powrotem do tubki. Tubka kliknie po prawidłowym zamknięciu. Umieść tubkę w dostarczonym worku plastikowym. Krok piąty. Umyj dłonie. Krok szósty. Wyślij próbkę drogą pocztową. Na koniec włóż woreczek do koperty zwrotnej i wyślij drogą pocztową. Na tym koniec. W ciągu 2 tygodni otrzymasz list z wynikami.